mamy kolejny dzień. I ostatnio wspominałem do dwóch osób o tym, że chciałbym, planuję wrócić do vlogowania codziennego. Taki znowu sobie zrobić challenge 30, czy tam nawet więcej, tym razem 40-50 dni samego vlogowania, takiego codziennego, bez przerwy. Ale jakby to przemyśleć, to jednak nie jest taki dobry pomysł. Bo już wtedy, jak zaczynałem swoją, tą, można powiedzieć, zabawę z vlogowaniem, to były takie momenty, jak na przykład byłem chory i wtedy nagrywałem te vlogi na siłę, po to, żeby tylko robić. Tak samo jak byłem u siebie w domu rodziny, też właściwie nie chcę wtedy tracić czasu na vlogowanie, znaczy tracić czasu, nie chcę wtedy się skupiać na vlogowaniu, myśleć o tym, co powiedzieć, szczególnie, że co jakiś czas są takie przerwy twórcze. Że po prostu nie masz o czym opowiedzieć i na siłę tworzyć, to nie ma sensu, ale mimo wszystko, by się jakoś zmotywować do działania, to postanowiłem dodać sobie takie mały quest do swoich rutynowych czynności, bo ja mam taką rutynową listę zadań, które wykonuję codziennie i dodałem tam też publikowanie vloga. I to ta lista rutynowych czynności z jednej strony nie jest do niczego zobowiązująca, nie jestem zobligowany do tego, żeby to realizować, ale z drugiej strony jednak motywuje mnie na tyle, żeby popychać pewne te zadania, robić je codziennie, więc dodam sobie te zadania na tą listę, to myślę, że będę miał odpowiednią motywację. A jednak ostatnio trochę znowu mam chęć ponawidzieć przed kamerą, bo to daje całkiem fajnego kopa. A też miałem troszeczkę przerwy teraz, takie były, można powiedzieć, 2 tygodnie, że sporo się działo, zarówno pod względem pracy, jak i już też w życiu prywatnym, więc powiedzmy człowiek nie ma za bardzo w głowie tego nagrywania, ale no cóż, lecimy dalej, ciśniemy, trzeba to jakoś wpleść w swoje życie. Poza tym odkryłem też w kamerze coś takiego jak timelapse. Ostatnio się dowiedziałem, że jest mega zajebista opcja, po prostu włączasz kamerę, robisz timelapse i ci rejestruje takie przeskupice sekundowe. I to jest mega, ja to już widzę potencjał, jak to można wpleść w filmiki. Tak, więc ciągle się człowiek czegoś uczy. Tak, znowu tutaj zaczynałem te budowy, jest godzina 10, trzeba robić wypad do biura, żeby tu nie hałasowali. I kolejna kwestia, to byłem na wieczorze kawalerskim teraz ten weekend i się okazało, że rodzina moja wie, że nagrywam vlogi. Więc kurczę, no... Rafał, Agata, na tydzień będziemy się bawić na weselu, ale suba mi nie daliście. przynajmniej nie widziałem, chyba że macie jakieś tajemniczniki. Ale na 25 osób, które subują ten kanał, to bym chyba zauważył. Ale podsumowując, no, skoro już rodzina wie o vlogu, to trzeba trochę bardziej kulturalnie tutaj działać. O. Jest już nawet koszulka, teraz to już koszulka, może coś jakąś muszkę zarzucę i będzie tak, o nie, teraz to w stylu, nie powiem, czy jego wojsko wyglądało. No, więc teraz będzie grzeczniej, musi być. I mamy godzinę 18, za chwilę zaczynam nagranie podcastu, tym razem przez Skype'a. No, powiedzmy, że lekki spalek energii jest, bo w sumie od 6 godziny na nogach. Ale cóż, ciśniemy dalej. Ok, po nagraniu. Teraz jeszcze jakiś trening trzeba zrobić. Poszło, myślę, zaskakująco ciekawie. Wygląda na to, że się rozkręcam w tym nagrywaniu podcastów, jakoś tak łatwiej idzie. Znowu wyszło 1,5 godziny. Serio, muszę podzielić jakoś te podcasty, żeby wyszły krótsze. Ale już jest prawie 20. Jest trochę spadek energii. Już wróciłem do domu. Pora zrobić jeszcze jakiś trening. Szybko. W sumie dzień będzie zakończony. Kurczę, taki dzień zabiegany, ale sporo się działo, ciekawych rzeczy, sporo ciekawych rzeczy się działo. Można powiedzieć, że na plus. Oby tak więcej. Dobra, tyle na chwilę obecną. Dzięki i do następnego.